od nieszczęść, głodu. Spraw, aby polska ziemia wszystkich nas żywiła. Nie chcemy być ciężarem innego narodu. Dziś, kiedy, Ojcze Święty, jesteś tu, w dalekiej Australii i każdy z czcią najwyższą przed Tobą się. Thank you.
pojmował słowa wierne od stuleci, proste, Bogu Rodzica, zwykłe, Boże wielki, my do Ciebie wierne, ufne dzieci i Tobie w naszej ziemi śpiewa żywioł wszelki. I nagle podjęły te polskie pacierze kamienie z Koloseum, pinie z Via Appia. Yeah.
Ojca i Syna i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Ekscelencjo, najczcigodniejszy księże biskupie, mając ten wyjątkowy zaszczyt powitać Cię na dzisiejszym radosnym spotkaniu Polonii Australijskiej z Ojcem Świętym, naszym rodakiem, przypominają mi się słowa Pisma Świętego z Ewangelii Łukasza. Pan mnie posłał głosić dobrą nowinę ubogim. Czytanie z księgi proroka Izajasza. Duch Pana nade mną, bo Pan mnie namaścił. Posłał mnie, by głosić dobrą nowinę ubogim, by opatrywać razy serc złamanych, by zapowiadać wyzwolenie jeńcom i więźniom swobodę. Czytanie z drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, czyż ponownie zaczniemy samych siebie zalecać? Albo czy potrzebujemy, jak niektórzy, listów polecających do was lub od was? A bramy piekielne go nie przemogą. I Tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie. A co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Oto słowo Pańskie. I właśnie w tym dzisiejszym czasie Ojciec Święty wybrał ten sposób po to, żeby iść i utwierdzać braci. Podróżuje od kontynentu do kontynentu, od kraju do kraju, po to, żeby utwierdzać braci. Bo takie dostał posłannictwo, takie dostał zadanie. Idź i utwierdzaj braci. Chrystus powiedział, jak słyszeliśmy poprzednio, że Piotrze, ja się wstawiałem za tobą, aby nie ustała twoja wiara. Jeżeli wiara Piotra mogła ustać, tak samo każda wiara i nasza wiara może ustać. Wiemy, że wiara Piotra nie ustanie, bo Chrystus mu powiedział, ja się za tobą wstawiałem. I ja wierząc w Słowu Chrystusowi, ufając Chrystusowi,
Wiem, że wiara Piotra nie ustanie i że on jest tym, który ma tą wiarę umacniać i tą miarę ma rozszerzać po świecie. Zwróćmy się teraz do Boga, który przez Chrystusa przynosi ludziom nadzieję i zwycięstwo nad złem. Módlmy się za Kościół powszechny, by był zachowany w mocy i świętości Ducha Świętego oraz by wszystkie drogi Jego prowadziły do człowieka i zanurzały go w niewyczerpalnej miłości Boga. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za Ojca Świętego Jana Pawła II, który ewangelizuje ludy i narody w imię Chrystusa, aby Duch Święty, pocieszyciel obecny w życiu Kościoła i świata, udzielał mu swoich darów. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za całą ludzkość o pokój i jedność, aby chrześcijanie przez swoje świadectwo Ewangelii wyjednali moce duchowe dla świata celem budowania jedności i pokoju na fundamencie Jezusa Chrystusa. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za chorych i samotnych, cierpiących prześladowania za wiarę i prawdę, by Chrystus, Odkupiciel człowieka, napełnił ich swoją mocą i nadzieją. Ciebie prosimy. Słuchaj nas, Panie. Módlmy się za wszystkich poległych w obronie Ojczyzny, za wszystkich zmarłych Polaków w Australii, aby osiągnęli radość wieczną i znaleźli się w Królestwie Chrystusa. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych, nasze rodziny i wspólnoty polskie w Australii, abyśmy dawali świadectwo Chrystusowi oraz służyli Kościołowi i ludziom przez wiarę, pracę i więź z kulturą narodową. Ciebie prosimy. Boże, Ty jesteś jedynym naszym Panem. Prosimy Cię, abyś wysłuchał nas i obdarzył mocną wiarą, byśmy nigdy nie zwątpili w Twoją miłość i obecność między nami. Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego.
Śpiewamy hymn ku Twojej chwale, bez końca wołając. On bowiem tej nocy, której był wybrany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając, błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na ucztę Baranka. Panie, nie jestem godzin, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Pańskie będzie błogosławione teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju z Chrystusem. Pokój będą dzięki.
wszyscy proszą o słowa zachęty na realizację swych zamierzeń i na drogę budowania wspólnoty wiary, polskości i odpowiedzialności za przyszłość Australii. W imieniu duchowieństwa przywita jego świątobliwość rektor misji, a w imieniu społeczeństwa świeckiego prezes naczelny organizacji Australii. Dzieci przywitają eminencję, waszą świątobliwość kwiatami, a młodzież, tak jak u mnie, najlepiej tańcem. Ojcze Święty, dzięki czynimy Bogu, Ojcu Pana naszego Jezusa Chrystusa, za tę nadzwyczajną łaskę Twego spotkania z Polonią. Bądź pozdrowiony w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa i Czarnej Madonny z Częstochowy na ziemi australijskiej. Ziemi, na której zamieszkuje wiele tysięcy Twoich rodaków. Ziemi, która stała się dla nich drugą ojczyzną. Ojcze Święty, jesteś u siebie. Jesteś naprawdę wśród swoich Polaków. Niech będzie błogosławiona Twoja obecność wśród nas. W duchu wiary. Składamy Ci hołd miłości jako Piotrowi naszych współczesnych czasów. Prosimy pokornie, umocnij nas w wierze, nadziei i miłości. Umocnij nas we wspólnocie ludu Bożego i wspólnocie polskiej, aby inni widzieli dobre czyny nasze i chwalili Ojca, który jest w niebie. Ojcze Święty, w imieniu społeczeństwa polskiego w Australii mam zaszczyt powitać Waszą świątobliwość wśród nas, synów i córek naszej wspólnej Matki Polski. Polacy z całego kontynentu australijskiego zebrali się dziś tutaj, aby połączyć się z Waszą świątobliwością we wspólnej modlitwie. Proszę przyjąć to jako dowód naszej głębokiej wiary i gorącej miłości do Jezusa i Jego Matki, a naszej Królowej, oraz jako świadectwo szczerego uczucia, którym darzymy namiestnika Chrystusowego na ziemi, a naszego duchowego Ojca. Głosząc Słowo Boże, posiada Wasza świątobliwość cudowny dar jednoczenia Polaków i wyzwalania w nich polskiego ducha. Niechaj więc to nasze spotkanie, ta nasza wspólna modlitwa uczyni z nas jedną wielką polską rodzinę i niechaj sprawi, by jeszcze bliższe stały się nam cierpienia naszej ukochanej ojczyzny i żyjących w niej naszych braci
i sióstr. Niech wolno mi będzie w imieniu wszystkich tu zebranych złożyć Ci, kochany Ojcze Święty, wyrazy naszej najgłębszej wdzięczności za znalezienie podczas tej pielgrzymki czasu i dla nas, rodaków. Thank you.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkim. Módlmy się. Boże, nasz Ojcze w niebie, spraw, byśmy w życiu naszym upodobnili się do Twego Syna. Uczyń nas świadkami Ewangelii w dzisiejszym świecie, niestałego pokoju i łamanych obietnic. Wlej w serca wszystkich ludzi swoją miłość, by milowali się nawzajem. Prosimy Cię przez Chrystusa, naszego Pana. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Filipian. Tylko sprawujcie się w sposób godny Ewangelii Chrystusowej, abym ja, czy to gdy przybędę i ujrzę was, czy też będąc z daleka, mógł usłyszeć o was, że trwacie mocno w jednym duchu, jednym sercem, walcząc wspólnie o wiarę w Ewangelię i w niczym nie dajecie się zastraszyć przeciwnikom. To właśnie dla nich jest zapowiedzią zagłady, a dla was zbawienia, i to przez Boga. Wam bowiem z łaski dane jest to dla Chrystusa. Nie tylko w Niego wierzyć, ale i dla Niego cierpieć. Skoro toczycie tę samą walkę, jaką u mnie widzieliście, a o jakiej u mnie teraz słyszycie. Jeśli więc jest jakieś napomnienie w Chrystusie, jeśli jakaś moc przekonywująca miłości, jeśli jakiś udział w duchu, jeśli jakieś serdeczne współczucie, dopełnijcie mojej radości przez to, że będziecie mieli te same dążenia, tę samą miłość i wspólnego ducha, pragnąc tylko jednego, a niczego nie pragnąc dla niewłaściwego współzawodnictwa, ani dla próżnej chwały, lecz w pokorze oceniając jedni drugich za wyżej stojących od siebie. Niech każdy ma na oku nie tylko swoje własne sprawy, ale też i drugich. Oto Słowo Boże. Drodzy bracia i siostry, moi rodacy na ziemi australijskiej. Pozwólcie, że razem z wami powitam arcybiskupa Kościoła w Melbourne, który nas tutaj gości, a także wszystkich obecnych kardynałów i biskupów, którzy przybyli na to spotkanie.
Przed chwilą wysłuchaliśmy wskazań, jakich święty Paweł udzielał umiłowanej przez niego wspólnocie Kościoła w Filipii. Słyszeliśmy zachętę do wytrwałości, do zgody, do pokory i do posłuszeństwa Chrystusowi, które przynosi dobro dla drugiego człowieka, dla bliźniego. W tym samym duchu pragnę dzisiaj spotkać się z wami, mieszkańcy Australii, z którymi przecież łączą mnie więzy krwi i wspólnego rodowodu. Ileż byłoby spraw, które pragnę, które powinniśmy sobie w ten wieczór dzisiejszy powiedzieć, kiedy jesteśmy zgromadzeni w imię Chrystusa. On jest z nami i zapala na nowo ten ogień, który przyniósł na ziemię. Patrzę na was, tutaj zgromadzonych na tym stadionie w Melbourne, razem z wami i poprzez was obejmuję spojrzeniem pełnym miłości całą Polonię australijską. Kiedy spoglądamy w kierunku najwyższego szczytu górskiego na ziemi australijskiej, który nosi imię naszego bohatera narodowego Tadeusza Kościuszki, to jakoś nam robi się raźniej. Jest to jak gdyby pierwszy znak i symbol obecności naszych rodaków w kształtowaniu oblicza tego kontynentu. Nieliczna była obecność Polaków w tak zwanych czasach pionierskich Australii. Historię tę przypomniał przed chwilą ksiądz biskup Szczepan Wesoły, za co mu jesteśmy wdzięczni. Dziękuję również za słowa powitania księdzu rektorowi Polskiej Misji Katolickiej oraz panu prezesowi Rady Naczelnej Polskich Organizacji w Australii. Wam wszystkim tu obecnym Bóg zapłać za podjęty wieloraki trud. Trud związany z przygotowaniem tego spotkania. Za wiele listów, jakie otrzymałem, zwłaszcza od dzieci, za modlitwy i za to świadectwo na tylu miejscach podczas mojego pielgrzymowania po ziemi australijskiej, wszędzie tam, gdzie znajdują się Polacy. Pragniemy na tym spotkaniu objąć modlitwą wszystkich naszych rodaków, którzy los swój związali z Australią, zarówno żywych, jak i zmarłych. Czy to będzie znany i wymieniany przez encyklopedię Paweł Strzelecki, czy też inni mniej znani lub wręcz anonimowi
twórcy współczesnej Australii. Różne drogi prowadziły z Polski do Australii, ale przeważnie były to drogi cierpienia i krzyża. Wielu przybyło tutaj, niosąc w sobie doświadczenie wojny, obozów, frontu, ognia i żelaza. Jakże nie wspomnieć tu ze wzruszeniem tych spod Tobruku i innych bohaterów walk II wojny światowej o wolność naszą i waszą na różnych frontach świata i wygnańców wojennych, którzy tutaj w końcu znaleźli ostateczną przystań życiową dla siebie i swoich dzieci. Walczyli oni wierząc, że przez swoją ofiarę kładą podwaliny pod budowę lepszej ojczyzny, lepszego świata, świata bardziej ludzkiego. Walczyli o chrześcijańskie oblicze swojego narodu, o panowanie Bożego Ładu, który jedyny może wprowadzić między ludźmi i narodami pokój i sprawiedliwość. Tylko głęboki ład moralny może też zabezpieczyć przyszłość każdego społeczeństwa. Trudno nie wspomnieć tutaj kapłanów, którzy po wyzwoleniu z obozów przybyli do Australii na kontrakcie pracowników fizycznych, ażeby w najtrudniejszym okresie nieść duszpasterską posługę rodakom, a potem wszystkich innych kapłanów, aż po tego emigranta, który przybył ostatni. Jakże nie wspomnieć księży chrystusowców, jezuitów, franciszkanów, dominikanów, orionistów, salezjanów, zmartwychwstańców, wszystkich, sióstr zakonnych, z różnych zgromadzeń, zwłaszcza zmartwychwstanek i nazaretanek. Jakże nie podkreślić dzisiaj trudu budowniczych kościołów Marajong, Essendom, Mailands i innych miejscowości. Jakże nie wspomnieć spoczywającego na cmentarzu na Monte Cassino arcybiskupa Józefa Gawlinę, który w Australii zorganizował polskie duszpasterstwo, a także zasług żołnierza polskiego i tych wszystkich, którzy rozwijali polskie organizacje kombatanckie i młodzieżowe, oświatowe, religijne, polskie harcerstwo, które ma swój niezastąpiony wkład w wychowanie młodzieży. Wszyscy oni świadczyli o właściwościach i uzdolnieniach naszego narodu, pokonując trudne początki, zdobywali stopniowo grunt pod nogami i dzięki doskonałej organizacji, dzięki rzetelnej współpracy i solidarności doszli do dzisiejszego stanu posiadania. A te nasze matki, ojcowie, te rodziny katolickie, które razem ze znakiem krzyża i podstawowymi prawdami wiary przekazywały dzieciom i wnukom znajomość mowy, wiadomości o kraju pochodzenia. Każdemu i wszystkim pragniemy dzisiaj oddać należną cześć. Piętnaście lat temu mówiliśmy o tym szerzej, kiedy jako arcybiskup krakowski i delegat Episkopatu Polski miałem możliwość odwiedzenia prawie wszystkich ośrodków polonijnych w Australii.
Tamta wizyta pozostaje wciąż żywa w moim sercu. Dziś jestem gościem kościoła w całej Australii. I to daje mi możliwość tego spotkania, poniekąd symbolicznego i o wiele bardziej zwięzłego niż tamto sprzed 15 lat. Niemniej, nawet i w tej zwięzłej formie spróbujmy powiedzieć wszystko to, co jest do powiedzenia. A więc ziemi australijskiej, ludziom, rządowi Australii, Kościołowi pragnę dzisiaj razem z wami serdecznie podziękować za gościnność. Równocześnie zaś mam obowiązek i pragnę przypomnieć wam, drodzy rodacy, podwójną odpowiedzialność. Odpowiedzialność za to, z czego wyrastacie, za to, w czym tkwią wasze korzenie, wasza tożsamość, a także odpowiedzialność za to, co wrastacie, co tworzycie za waszą nową ojczyznę. Odpowiedzialność ta nosi imię solidarności. Jest to imię drogie Polakom, zwłaszcza w ciągu tych ostatnich lat i widzę je tutaj na wielu sztandarach i na wielu miejscach. Pragnę równocześnie mówić o ludzkiej solidarności z tym, co was tworzy, a także o solidarności z tym, co wy wspólnie tworzycie. Tutaj bowiem sprawdza się wartość człowieka. Sprawdza się sam człowiek, a próba dotyczy jego serca, jego sumienia, tego najbardziej wrażliwego miejsca, gdzie człowiek myśli i czuje i gdzie podejmuje świadome i odpowiedzialne decyzje. Australia jest olbrzymim krajem emigrantów. Emigracja, przemieszczanie się ludzi na globie, spotkania i nowe układy międzyludzkie są jednym z przejawów przezwyciężania tego grzechu, jaki został popełniony przez człowieka, w tym wszystkim, czego symbolem pozostaje biblijna wieża Babel. Świadczy bowiem emigracja także o tym, że nasza ziemia, nasz świat nie jest przede wszystkim terenem walki o byt, antagonizmu, nienawiści, wzajemnie zadawanej śmierci, ale jest po prostu ojczyzną ludzi. Ojczyzna wskazuje na Ojca. Ojcem jest Bóg, Stworzyciel, najwyższe dobro, Bóg miłość. On jedyny posiada klucz do ludzkiego serca. Klucz ten ofiarował nam w swoim Synu, Jezusie Chrystusie. I odtąd żadne ludzkie serce nie powinno zwyrodnieć, nie powinno rodzić podziału i nienawiści, bo
stworzone zostało i odkupione ku miłości, dając dziś na tym stadionie świadectwo Chrystusowi, daję je również ludzkiemu sercu. Daję je naszym polskim sercom. Z mojej poprzedniej wizyty w roku 1973 pozostał głęboko w moim sercu obraz domu polskiego w Australii. Wiele z tych domów odwiedziłem, niektóre poświęciłem. Są one ośrodkami dobrej tradycji. Skupiają się w nich polskie organizacje społeczne, religijne. Dzieci i młodzież znajdują tam naukę języka i historii. Duszpasterze poprzez te domy polskie służą rodakom, nie tylko posługą duszpasterską, ale także przyczyniają się do utrzymania polskości. Od tego domu, poniekąd symbolicznego, pragnę przejść i stanąć w progu każdego domu, w którym żyją polskie rodziny, w którym wy żyjecie. I jak to czyniłem przy innych okazjach, powiedzieć, zawołać: rodzino katolicka, rodzino polska, odkrywaj znajdujące się w tobie i nie dające się zagłuszyć wezwanie. Stań się tym, czym jesteś. Rodzino zjednoczona przez słowo i sakrament jako Kościół domowy. Stań się tym, czym jesteś, jak wielki Kościół. Stań się nauczycielką i matką. A teraz jeszcze słowa do młodego pokolenia. Naprzód. Naprzód muszę wam pogratulować tego tańca. Którym podbiliście serce papieża. Na ziemi australijskiej. I mam wielką pokusę, żeby jeszcze poprosić was o bis. Ale nie zaraz. Nie zaraz, na odjezdnym. Myślę o całym młodym pokoleniu. Myślę o tych, którzy urodzili się już i rosną w Australii. Jak też i o tych, którzy pełni są jeszcze wspomnień i tęsknoty, nostalgii za krajobrazem ojczystym. Potrzebujecie, drodzy młodzi przyjaciele, szczególnej mądrości, szczególnej umiejętności, ażeby przeprowadzić syntezę tego, co było, z tym, co jest i co ma nastąpić. Prąd życia unosi was zapewne poza prawdziwą rzeczywistość, poza skalę prawdziwych wartości. Dlatego nie pozwalajcie sobie na rozproszenie,
Nie ulegajcie mu, chociaż rozproszeniu temu sprzyja życie współczesne. Nie ulegajcie też złudnym fascynacjom cywilizacji materialistycznej. Nie poddawajcie się frustracjom, które idą w świat, idą w ślad za tą materialistyczną cywilizacją, cywilizacją użycia i zużyć. Człowiek żyje prawdziwie po ludzku, prawdziwie ludzkim życiem, dzięki kulturze. A pierwszym zadaniem kultury jest nieustanne odnawianie pamięci człowieka po to, aby mógł podejmować na nowo, wciąż na nowo, zadania, które na niego czekają. Dlatego teraźniejszość nie może się odrywać od przeszłości. Ojczyzną człowieka jest nie tylko przestrzeń, w której przyszedł na świat, gdzie żyje, ale także ta, w której może odczytywać utrwalone w całej tradycji, w dokumentach, wartości, jakie nadają sens jego życiu. To też stanowi źródło natchnienia i motyw angażowania się w poszukiwanie wartości, w rozwój wartości o zasięgu powszechnym. Nasza wiara, która w swoim uniwersalnym wymiarze wejdzie wkrótce w trzecie tysiąclecie od narodzenia Chrystusa, dla nas, Polaków, stanowi ponad tysiącletnie dziedzictwo, tak długie jak nasza historia. Nasza wiara, powtarzam, nie utożsamia się z żadną określoną kulturą, ale równocześnie każdemu człowiekowi ofiarowuje taki punkt oparcia, z którego może wznosić się ponad horyzont tego, co przejściowe. Dlatego trzeba zachować, trzeba odświeżać pamięć, otwierać się przede wszystkim w modlitwie na działanie Bożej mądrości. Teraźniejszość nie istnieje i nie może istnieć bez przeszłości. Nie ma twórczości bez pamięci. Pamięć gwarantuje wspólnotę i jedność, ale zabezpiecza przed stapianiem się w nicość. Pamiętajcie więc, moi drodzy młodzi rodacy, że papież w czasie spotkania Australii mówił wam, abyście pamiętali. Abyście na tej pamięci budowali wasze życie. A pamięć ta, dawna i dzisiejsza, mówi nam, że świata przyszłość nie można budować za cenę Boga, że życia ludzkiego nie można projektować bez Boga, przeciw Bogu. Zachowajcie więc pamięć tego polskiego chrześcijańskiego tysiąclecia. Odnawiajcie ją wciąż na nowo. Oświecajcie Chrystusowym Duchem, ażeby ocalić życie. Ludzie, którzy pamiętają, skąd pochodzą, ludzie, którzy cenią swoje tradycje, mogą wnieść wiele w życie każdego kraju. Natomiast
Każdy dobrobyt osiągnięty kosztem Boga przynosi stratę, przynosi śmierć. Niezapomniany prymas tysiąclecia, kardynał Wyszyński, tak mówił do młodych Polaków. I od was zażądają wielkich ofiar, potężnej wiary, gorącej miłości, a w niejednej klęsce nadziei na sprawiedliwego Boga. W takich momentach pomocą będzie wam doświadczenie, które naród zdobył w ciągu minionych dziejów. Mamy bogate doświadczenie religijne, moralne, społeczne, narodowe i polityczne. Dobrze wiemy, że wszelkie moce, które sprawiły, iż naród trwa i rozwija się, w dużym stopniu zawdzięczamy naszemu natchnieniu i duchowości religijnej, którą w najtrudniejszych momentach odżywiała się nasza duchowość ojczysta i kultura narodowa. To mówił kardynał Wyszyński w warszawskim kościele świętej Anny w roku 1970. Chrystus przyszedł na świat i stanął po stronie człowieka. Chrystus wciąż szuka uczniów, wyznawców, zwolenników, którzy by, idąc za Jego Słowem, czerpiąc z Jego mocy, opowiadając się za dobrem, za pięknem, za prawdą i życiem, Bogu szukali ostatecznego sensu i ostatecznej wartości wszystkich spraw tego świata, zwłaszcza tej najważniejszej sprawy, jaką jest każdy człowiek, człowiek sam. Kościół służy tej wielkiej sprawie. Kościół jest po to, ażeby świat, a nade wszystko człowiek, osiągnął sobie właściwą dojrzałość, ażeby się spełnił w Chrystusie. Wy jesteście w świecie, w tym świecie australijskim. Macie więc ogromne możliwości, ale macie też i większą powinność w stosunku do tego dojrzewania, w stosunku do tego kontynentu i całego świata, ażeby wszystko spełniło się w Chrystusie. Na tym polega wasze posłannictwo, wasze apostolstwo. Nie bójcie się. Chrystus zwyciężył świat. Zwyciężył i zwycięża. W człowieku i poprzez człowieka. W tym momencie Chrystus patrzy na was, na współczesne pokolenie, patrzy na wasze dojrzewanie i na waszą dojrzałość wobec szerzącego się materializmu i obojętności, którą budzi. Musimy dać pierwszeństwo Chrystusowi. Musimy dać pierwszeństwo prawu Bożemu i Bożej mądrości. Ten porządek i wysiłek zmierzający do zapewnienia właściwego miejsca wartościom ludzkiego ducha, prawdzie, sprawiedliwości, wolności, miłości, to wszystko zawierzmy Matce Chrystusa, Słowa Wcielonego. Matce, którą miłujemy i czcimy jako naszą Królową. Królowa Polski w jasnogórskim wizerunku.
Kończąc więc, w jej macierzyńskie dłonie składam całe to bogactwo, które Bóg dla was przewidział i przeznaczył w Chrystusie. Z całego serca błogosławię wam oraz całej Polonii w Australii. Zabierzcie z sobą to błogosławieństwo papieża, rodaka, jako szczególny owoc tego spotkania. Zabierzcie je, przekażcie waszym bliskim w rodzinach, w parafiach, w środowiskach, gdzie pracujecie, gdzie mieszkacie. Wszystkim powiedzcie, że trwamy zjednoczeni w pamięci i w modlitwie przed Panią Jasnogórską, przed Chrystusem i Ojcem Przedwiecznym, do którego należą losy narodów i ich ziemska przyszłość. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. I suppose at this moment the presence of other ethnic groups represented here this evening, and especially the Latvian group, I would like to greet them in some words in their language. Sevišķi mīļi sveicu klātesošos latviešus un lūdzu viņus palikt vienmēr uzticīgiem savām religijskām tradīcijām. There are perhaps also Lithuanians. Su ypatinga meile sveikinu čia esančius lietuvius ir raginu juos labai rūpestingai pasirengti 600 metų krikščionybės Lietuvoje jubiliejui. And probably also Croatians. Posebnom ljubavlju pozdravljam ovdje prisutne Hrvate. Potičem vas da ostanete uvijek vjerni svojoj vjerskoj baštini. Hvaljen Isus i Marija.
also perhaps some Slovaks. Z laską pozdrawuję tu przytomnych Słowaków, a powzbudzuję ich, aby aj daleko od swojej własności zostawali wierni duchownemu dziedzictwu swoich ojców. Bóg was żegnaj. And also Czechs. Żegnam i wszem Czechom a Morawianom. Buďte i w Australii wierni dziedzictwu waszych ojców, świętych Cyryla, Metodija a Václava. And perhaps also in Ukrainian. Z особливою любов'ю вітаю українців, що тут присутні, і закликаю бути завжди вірними їхнім релігійним традиціям. And in Hungarian, Nagy szeretettel köszöntöm, az itt jelen levő magyarokat. Buzdítom őket, legyenek mindig hűségesek, válaszos, hagyó, man, gyajkos. In greeting these different groups in their own languages, briefly, I wish to assure everyone here of many affection in the Lord. I'm very grateful for your presence tonight. Be assured of my prayers for you and your loved ones. Upon all of you, I invoke the joy and peace of our Lord Jesus Christ. And upon your brothers and sisters living in your homelands. Drodzy bracia i siostry, Bóg nasz Ojciec pragnie zbawienia całej ludzkości i wzywa nas do poznania prawdy. Módlmy się do Niego całym sercem. Za Ojca Świętego Jana Pawła II, biskupów i kapłanów, o ewangeliczną miłość, chrześcijańską odwagę i apostolski zapał, wypełnienie ich wzniosłej misji cechowała wierność i skuteczność. Módlmy się do Pana.
O pokój wśród narodów, by Bóg uwolnił świat z przemocy i pozwolił nam służyć Mu w wolności. Módlmy się do Pana. Za rodziny, by Bogiem były silne, za młodzież i dzieci, by dochowali wierności Chrystusowi w swoim życiu. Módlmy się do Pana za przyczyną Maryi. Za chorych i cierpiących, by Bóg udzielił im łaski i mocy oraz aby umieli łączyć swoje cierpienia z cierpieniami Chrystusa. Módlmy się do Pana. By zawsze była wierna Chrystusowi i cieszyła się wolnością i pokojem. I za wszystkich Polaków w świecie, by trwali przy Chrystusie, źródle naszej nadziei i naszego zbawienia. Módlmy się do Pana za wstawiennictwem Matki naszego narodu. Chrześcijański obraz narodu, życia narodu australijskiego i za nas samych, abyśmy w oparciu o wiarę w Boga i tysiącletnią tradycję chrześcijańską stawali się na co dzień świadkami Chrystusa. Módlmy się do Pana. Thank you.
wezwani zbawiennym nakazem i oświeceni pouczeniem Bożym, ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Niech was błogosławi Bóg wszechmocny.